tutaj JJK, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Farel. Witam, hej. I dzisiaj będziemy oglądali TikToki z ludźmi, którzy mieli wielkie szczęście w jedzeniu. Czyli będzie smacznie albo niesmacznie. Raczej smacznie, skoro mają szczęście. I ja mam dla ciebie na samym początku challenge. Zamknij oczy. Lepiej się odwróć. Już się boję. Proszę się odwrócić. I nie patrzymy, tak? Mamy coś takiego, moi kochani. To jest w prawej ręce, to w lewej. Zobaczymy, co JJK wybierze. Otwórz oczy. Prawo czy lewo? Prawo. Nie przekładaj! Nie przekładam. Słyszę! Nie przekładam. Tak. No, ale słuchaj, to, że ty tego nie dostaniesz. Daj, to jest moje! Miałeś do wyboru też fluffy marshmallow. Nie lubię pionek. Czyli miałeś szczęście. Tak. No to okej, to teraz jest całą łyżkę. Żebyś miała energii na dzisiaj, proszę bardzo, jako łycha, powiedz A. Zanim ja to przemielę. No to będzie po odcinku A. Poczekaj. Otwieraj mójcie, ja cię nakarmię. Za mamusię, mama kto ogląda. Kto lubi masło orzechowe albo nutelle, zostawia łapkę w górę. I piszę nom. I jak? Zobaczcie, ona nie zjadła całej łyżki. Nie, no dawaj, dołożymy jeszcze trochę. Chodź. No dawaj. Justyna, nie bój się. To ty zajadaj, ja jedę, zrobię jakąś kawę czy coś. One eternity later. Pokaż buzię. I to masło orzechowe. Odnieś język. Czy nie schowałaś? Jest dowodem na to, że jedzenie daje szczęście. No, to prawda. Ale nie tylko jedzenie może dać nam szczęście. Szczęście może dać nam również dokupienie super szybkiego światłowodu aż do 5 gigabitów na sekundę w Play. Oferta jest teraz w promocji już od 35 zł przez pierwsze 6 miesięcy, a wszystkie szczegóły znajdziecie pod linkiem, który znajduje się w opisie, więc korzystajcie, a my lecimy z TikTokami. Okej. Ja bym to sprawdził! Na 30 tysięcy lajków sprawdzę to na swoim kanale. Kurczę, pamiętam, jak pogonią mnie. Pamiętam, jak mieliśmy w szkole taką maszynę i za każdym razem ktoś próbował coś tam z niej wydusić po prostu. I zawsze później wylądował na dywaniku u dyrektorki. No, okej. Co to jest? Taki gruby Doritos? Taki Doritos? Ale fart! Co to było tam? To nie wiem. Jakieś jedzonki, ale oni jedzą ogólnie mięso, jakiś sos mięso. Na Doritosku? I z Doritosem. Aha, ciekawe. Biggest ice cream ever? Wow! Ja, dziękuję, tyle szczęścia. No ale jestem ciekawa, bo takie lody się bardzo szybko topią. Ja czasami mam jedną gałkę i ona mi się potrafi roztopić w 30 sekund. No właśnie, nie? Właśnie. It was my last day, so co? I came from McDonald's. To są bułki z McDonalda ukradzione? Ja się pytam, czy po prostu potrzebowali nagle przywieźć bułki, bo zabrakło, nie mieli samochodu i pojechał pracownik? Ciekawe. Mega śmieszne. No nie, taki croissant? Taka kawa! Nie! Zarąbista reklama swojej restauracji, kawiarni? Spoko, ale źle to nagrali, nie na tą rękę. Że tak, zasłonił też się. Też mnie to wkurzyło. Proszę to poprawić! Taco! A tak się taco robi, widziałaś? Wkłada się kratkę w kratkę? Ale to musi być dobre! Swoją drogą, niedługo startuje w Warszawie jakaś nowa amerykańska restauracja w sierpniu, tak? W lipcu. Chyba tak, coś tam słyszałam. Więc na pewno wam nagramy. Popy. Nie wiem właśnie jaka, nie pamiętam, ale wiem, że gdzieś coś z Szaku mówił, więc my to sprawdzimy i z pewnością taki odcineczek się pojawi u JJ-ki. Będziemy ale to testować. Ale tam nie będzie taco, tam będą smażone kurczaki. Aha, tam kurczaki będą, dobra, myślałem, że taco. Wow! Wszystkie podwójne! Wiecie, że kiedyś miałem kury, jak byłem mały, miałem kury, nutrię, gołębie, takie różne rzeczy, to czasami się zdarzyło, że szedłeś do kur, kury jak były na wybiegu, to szedłeś do gniazdka, patrzysz, oj, to takie wielkie, ale takie małe, nie? I rozbijałeś i dwa żółtka były w środku. No, tutaj jest każde podwójne. No, fart. Kiedy twoja siostra pracuje w Starbucksie? Nie. Dobra, ja się teraz pytam, o co tu chodzi, czy są kanapki, które się nie sprzedały? Nie sprzedały się i już coś trzeba z tym zrobić. I co, pracownicy mogą sobie wziąć? Wątpię. Co? Co? Dobra. Co robi? Sękacza z loda. Czego? O lol. Matko kochano. Jak to zjeść?
nad talerzem, albo to jest taki chyba lud rodzinny. Pierw tata, potem mama, a na końcu dzieci. Chyba tak. Podwójny arbuz? Syjamski arbuz. Wow. Wow. Fajne. Wygląda jak taka dupa. Arbuzowa. Tak, ładnie ujmiesz tą słowa, nie? Bo tak zastopowałeś na chwilę, mówię, okej, zastanowił się nad sobą, nie. Tak, i tak zastanowiłem się, ale stwierdziłem, że będzie śmieszniejsze. Co nie? Ogórki z maka. Pikle. Jak ogórki z maka? No, to są pikle. That's what I mean when I said extra pickles. No. I asked the guy in the deli if he could give me a sample of one of these potato wedges. I thought he'd give me a little tiny sliver, you know? Look at this. Fajny ziemniak. Smażony. I cząstka. Że babeczka sobie nagrywa. Właśnie, wiecie co? To jest właśnie ciekawe, że nas to jeszcze na przykład troszeczkę tak dziwi, że taka starsza pani sobie po prostu nagrywa. Wczuła się w tą influencerkę. Ale jak my będziemy starzy, albo wy będziecie starzy, to każdy będzie tak robił. No. I będą, uwierzcie mi, na przykład influencerzy, którzy całe życie na przykład pracowali w normalnej pracy jako, nie wiem, szwaczka albo jako monter rusztowań przemysłowych, a będzie taka sytuacja w ich życiu, że po 60 zmienią swoje życie i będą influencerami. Bo na przykład będą potatosy duże ekstra reklamowali, rozumiesz? No ciekawe. To będzie ciekawy świat. Jeszcze tego AI, to w ogóle. Cass. No cat. Has no... Bez logo! Nie, bez Cass. Tego! A nie! No, czekaj, wafelka! Wafelka! Jej, jak to przeszło? Ale w sumie to jest taki bonus, ta czekolada też jest dobra. No ja wolę na przykład czekoladę niż wafelka. I zawsze obgryzam najpierw czekoladę, a później wafelka. Widzowie, czy pamiętacie kiedyś takie batony 3 bity? One kiedyś były takie pyszne. A ostatnio próbowałem go z szakiem. Pamiętam. I nie szło tego zjeść. Tak to w ogóle nie ma smaku, że koniec. Kiedyś tam było tyle czekolady, czekolada łatka mleczna, orzechowa, petarda. Ale a teraz mam wrażenie, że większość słodyczy się popsuła i teraz jest tylko cukier sam, a nie ma tego smaku. No, takiego. Jeżeli też macie problem taki sam, to napiszcie w komentarzu, który baton albo który, nie wiem, na przykład napój wam kiedyś bardziej smakował niż teraz. M&M'sy, Reese'sy, żelki. Dobra, póki co wszystko lubię. Lody! Ale mam fajną łyżkę do nakładania lodów. Mm-hmm. Wita śmietana. No. Posypana czekoladą. Tak, i co jeszcze? Rizesy, żelki, MMS. Mhm. Na takie, na urodziny gdzieś latem ja... zrobisz każdemu coś takiego tak, fajne. Tak, ja po dwóch łyżeczkach już bym padła, bo to jest za słodkie. Magnum? Coś dziwnego? Lubię magnumy, nie ma co gadać. Ale już przegięcie jest ceną generalnie magnuma. Nie ma patyczka. Nie co? Gadaj. Nie, są po dwóch... Bonus! Ale ono to źle nagrywa. Tak, wyglądała jakby podmieniła. Że ona dostała bonus. Półtora! Półtora! Akurat maszyna tam ucinała, rozumiesz? Papierek? I tamten wystawał, musiał spaść z tego haczyka, nie? Którym się zamacza. Ale fajnie. Takie pudełeczko, czteroczęścio... Aha! Okay. Czekaj, czekaj, to i jest chyba... nasosik tu! Nasosik? Myślałam, że to jest jakiś filtr wilgoci. Kurczaka, sera... Jaka fajna tarta! Tak! Kaktusowata, jajeczko, majonez, wow! Okej, okay, spoko, wymyśliła to. Bacon? Ale fajne! Dobra. I kałaczką to spięła. Jak ja zazdrosnę chyba. Ryczka. Boróweczki, truskaweczki, na bogato. Bekonik, szczypiorek. Sosik. Ej, mega! Chciałabym takie śniadanie. Fajne, nie, nie wyglądało, że było tego dużo, nie? Ale jakbyś to wszystko zjadł, to byś był najedzony. Fajne. Też bym tak zrobił. Wow! Ja tam są wierzę. Onion ringsy, frytki. Pizza. Ja bym się bał, nie? Ale... Właśnie, ja bym się bał, że to ostygnie zanim to się zje. Bekon. No mam nadzieję, że to wszystko zjesz, a nie wyrzucisz. No ale przy jego masie mi się wydaje, że zje. Wow! On go podniósł i się nie rozwalił. No, masna buła. Turbo wielka, zobacz ile frytek jeszcze. Banan w czekoladzie! To jest idealne połączenie banan w czekoladzie. I do tego. Dlaczego nie widziałem jeszcze nigdzie czegoś takiego, że takie banany w czekoladzie można sobie zjeść? O wow. Mega pokczamp. $200 cheeseburger? O tak. O kurde, ile sera, ile sałaty, ile pomidora. To jest porąbane, widzowie, że wołowina z serem tak pasuje do siebie, nie? Co on tam poło... Co? To jeszcze jest wołowina szarpana. No. Przez 10 osób by się tym najadł. Jeszcze mały burger na tym. Wow! Zjedzmy jakiegoś burgera dzisiaj. Serio.
Ja nie mogę tak sobie oglądać, a później nic z tego nie mieć. Stawiasz, gramy w kamień, nożyce, papier, kto płaci. Dobra. 3 po 3. Płacisz. Po co to wymyśliłeś? Dobra, to koniec tych TikToków, idziemy jeść. Tak, napiszcie w komentarzu, czy team kebab, czy burger. Zależy jaki kebab i zależy jaki burger. Nie, najlepszy burger i najlepszy kebab, jaki w życiu jadłeś, co wybierasz? Nie jestem w stanie wybrać. No to nic nie będziesz jadła, ja wybieram kebaba. Na dzisiaj to by było tyle, a my widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, elo!